Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Resident Evil. Ja jestem Juno i wracamy teraz troszeczkę ogarnąć w skrzyni, co my w zasadzie teraz potrzebujemy, co lepiej odłożyć. I tak, na moje nieszczęście chyba teraz trochę będzie zabawy z różnymi przeciwnikami, co jest o tyle utrudnieniem, że w sumie chciałabym mieć i shotguna, i pistolet przy sobie, a jednak no miejsce ograniczone bardzo. No ale dobra, mam nadzieję, że jakoś dam radę. W sumie nie wiem, czy naprawdę aż tak dużo amunicji do pistoletu mi będzie potrzeba, czy na przykład mogłabym w sumie sam pistolet wziąć. W sumie może nie ma potrzeby, bym jakoś specjalnie dużo życia ze sobą targała. A no właśnie, to wszystko jest takie niejasne. Trzeba myśleć, bo jak nie, to będzie kiepsko. Dobra, na pewno teraz nie potrzebuję tej płytki. A chciałabym... No właśnie, to... amunicji do Magnum, to chyba mam też gdzieś jeszcze więcej. O właśnie. Dobra, to na pewno wezmę pistolet. No właśnie, źle to trochę zrobiłam, tak? Gdzie tu jeszcze magnumiaki? Tutaj. Wyjdziemy. Tak. To sobie połączymy. O, od razu przeładujemy. Tak, tak. W sumie roślinki to mi szkoda teraz brać z tej pojedynczej. W sumie mogę wziąć tak, to zamienię. Do magnumiaka nie potrzebuję, a wzięłabym chyba sobie bateryjkę, no właśnie. O, zaraz, mamy tu magnum. Kurde, to też warto połączyć. To łączymy, no właśnie. Musi być porządek, tak. I... Czy dobrym pomysłem będzie teraz wzięcie do pistoletu jeszcze amunicji? Nie wiem, wiem, że gdzieś tam był jeden nabój, to bym go w sumie może wzięła, bo to głupio tak mieć jeden porzucony. On gdzieś tu był, zaraz go znajdziemy. Nie, to nie był ten. Jest. A, śmieszna troszeczkę sprawa, ale dobra, tam... Oj, nie, Jill, nawet o tym nie myśl, nie w tym momencie. O, proszę bardzo. I chyba teraz będzie ok. Powinno być, mam przynajmniej taką nadzieję. Idziemy tu. I oby wszystko teraz poszło zgodnie z planem. Bo tędy... Oj, i czuję, że i tutaj się znalazło sporo tych zielonych mutantów. Zaraz, tylko tędy. Do ogródka trzeba wyjść. Tak, na zewnątrz. Czyli nie tu. Nie tutaj. Po drugiej stronie chyba. Okej. Czy nie tutaj? Może i tu? Kurde. Ja już naprawdę zaczynam się jakoś gubić za bardzo. O, tak, tutaj. Ła! Cholernik jeden wystraszył mnie. Nie spodziewałam się go trochę tutaj. No ale dobra. Olać, udało nam się uciec. Czyli teraz tutaj. A niestety. Te mogą być tutaj pieski, chyba że je zabiłam. A nie, to niebieska roślinka. Dobra, to niebieska mnie niezbyt interesuje.
Dobra, czyli teraz tędy chyba, czy nie? A zaraz. Najpierw chyba powinnam bateryjkę do windy włożyć. Winda była gdzieś tam z boku, czyli gdzieś tu. Zaraz. Nie mogę sobie na durne błędy teraz pozwolić. Teraz, no dobra. Tu jest mapa. A, no dobra, dobra. Czyli teraz na dół. Jejku, dużo biegania, a najgorsze jest to, że cały czas czuję się niezbyt pewnie, bo nigdy nie pamiętam, których przeciwników już pozabijałam, a którzy tam znowu sobie będą czekać na mnie. I teraz, moje ulubione plaskające węże. Prawie jak manna z nieba. Powiedzmy. No, tylko że prawie robi wielką różnicę. Ale w sumie nie narzekam, bo jak one spadają, to przynajmniej mam możliwość wtedy od nich ucieczki, a tak jakby już leżały na ziemi, to by było trudniej. Dobra, i teraz może być ciężko. Niemniej, a no właśnie, jest i psiaczek, jeden, drugi, ale ja spróbuję. Tak, i teraz, o! Może mu się nie uda. Spróbujemy to Jill zainstalować. A! Jak najszybciej, no dobra. Powiedzmy, że jakoś to tam się udało, ale. Dobra, i tak nas ciapnął troszeczkę. Dobra, to przeżyjemy. Wszystko jest do przetrwania. Dobra. Tu już wjechałam. Wracamy. Jill, co ty robisz? Tutaj. Kurde, no co jest? Właś tam. Wiem, że to może nie jest zbyt takie miejsce zachęcające, żeby tam sobie spacerować, no ale. Dobra. Teraz tutaj. No i właśnie. Do tego nam była potrzebna korba. No nie, i z życiem naszym coraz gorzej, ale dobra, na razie nie mam zamiaru się nim przejmować. I teraz. Nie no, co ja próbuję? Teraz to. Dobra, tutaj znowu woda wróciła. A mam czas wracać do windy z kolei. Do windy i znowu w dzikiej ucieczce przed pieskami. Mogłam je zabić wcześniej. Ale tam człowiek jak zwykle, zwłaszcza ja, mądry po szkodzie. Było tutaj. Co jest Jill? No właśnie, ja myślę. Się aż wystraszyłam, że ona nie chce mi tam zjechać, ale. Pytanie, czy próbować zabić, czy uciec? Najpierw spróbuję może coś się ogarnąć. O, dobrze jest. Tutaj. No. O, w sumie jakoś te pieski nie były zbytnio mną zainteresowane. Nie, żebym miała coś przeciwko. Oczywiście, że nie mam, no bo co ja mogę mieć? Dobra, tu są drzwi, więc najpierw, żeby się nie pogubić, metoda prawej ręki. Co to jest? Nic ciekawego, Jill, powiadasz? No dobra, ojej. Śmi obraz skacze, nie lubię takich niespodzianek. One mnie zawsze jakoś stresują, bo troszeczkę dezorientują i wprowadzają taki jakiś zamęt, ale co tam? Wow, co to jest? To miejsce, o którym myślę. Ojej. Teraz, stop. Tu mam wejść.
Obym się nie myliła, bo jak to nie jest miejsce, o którym myślę. Nie, to. Nie, to nie jest to. Czyli stop, wracamy. Najpierw to chyba było bardziej w lewo jakoś. Czyli, że tutaj. Aha, tak, bo tu są też piękne rzeczy, a mianowicie właśnie spray leczniczy, który może nam się przydać w późniejszym czasie na pewno, i amunicja. No tak. Generator to jedno, Jill, ale zobacz, jeszcze raz. Amunicja! No, to rozumiem. Dobra, to mamy. Czyli teraz tak, dobra, to już mówiłaś. I tutaj, jak sobie obiegniemy, to wyjdziemy chyba tam gdzieś koło drabinki, a przynajmniej, o ile dobrze myślę, to tak jakoś powinno być. Albo przynajmniej w miejscu mniej więcej nieznanym, tu. Teraz to będzie to. Jejku, błagam, gro, nie każ mi się gubić w tych kanałach więcej niż to konieczne. Ale zaraz. Nie no. Wracaj. Dobra, tak po kolei wszystko jakoś trzeba to sobie zorganizować. Czyli teraz tak, od drabinki. Drugą stronę sobie pozwolę chyba pobiec, żeby jakoś specjalnie się nie zagubić. I mam nadzieję, że moja taktyka jakoś wypali. Już nie, to nie, miała być druga strona. Ojejku. Nie cierpię kanałów, one w grach są zawsze tak mylące. A, dobra, ja w sumie zawsze mówię, że tego nie cierpię, ale jakby nie patrzeć, takie poziomy mają swój niepowtarzalny klimat i właśnie dzięki temu te gry aż tak oddziałują na psychikę i zapadają jednak w pamięć bardzo dobrze. Bo jak się człowiek pomęczy trochę, to lepiej wbrew pozorom zapamięta. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen, the stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Ah! Tak, w takim miejscu w dodatku, prawda, Jill? Nikogo nie widziałaś. No ale właśnie, zanim cokolwiek, hej, zanim cokolwiek, sprawdź go dokładnie. No właśnie, pytanie, co on trzyma? I naboje. No to w sumie i tak mogłam tamte wziąć. Ach, nieważne. Dobra, czyli pozostaje nam już w sumie tylko tu wrócić i coś tu błyska, ale to jest, no właśnie, kurba, którą w sumie i tak mamy swoją, to nie będziemy się nią przejmować, przechodzimy przez drzwi i co tu za nimi? Wow! Nieprzyjemny zieloniak. Szybko, szybko, Jill, do drzwi. Dobra. Teraz. Aha, super. Kolejnego słyszę. No.
Wow, aż za nie mówiłam na chwilę, bo nie myślałam, że to mi się uda, ale wow, jednak. Cuda, cuda ludziska. Dobra, to jeszcze jak najszybciej chyba po drabince. Hop, 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 Jill. Dobra, czyli jak zwykle świetna animacja drabinki. A potem... O nie. O nie, o nie, o nie. Dobra, au, au, au. Do windy, Jill, do windy. Hopsej. Tak w ogóle to chyba jak się stoi w windzie, to te psy i tak nie mogą nas jakoś ugryźć. Aczkolwiek nie wiem, bo tam wcześniej wiem, że przez barierkę przy drzwiach jedną, taką jakąś poręcz, nie poręcz, ten zielony mutant mógł nas łapskami, pazurami jakoś zahaczyć, więc w sumie tu nic nie jest takie jednoznaczne. Dobra, jednoznaczne jest, że musimy się wrócić do rezydencji, a dokładniej do pomieszczenia ze skrzynią. Najlepiej... Nie obrywając zanadto. Tylko, że właśnie, jak zwykle, z takimi rzeczami to łatwiej powiedzieć niż zrobić. O, kurde, może być ciężko. Jejku! Jej, Jill, biegnij, biegnij, biegnij! Wiem, że dasz radę! Jest, jest! Ha, ha, ha! Jejku, jaka jestem z siebie dumna. Coraz lepiej mi te ucieczki tu wychodzą. I teraz... Ktoś tu drepcze? Czy nikt? Nie, chyba żadnego wstręciuka tu już nie ma. Oj, zagalopowałam się troszeczkę, to do tych drzwi chyba się szło. Ojejku. I tutaj tak, tu jest w miarę bezpiecznie na razie przynajmniej. I znowu troszeczkę trzeba przemyśleć, co ja sobie bym chciała tutaj do skrzyni odłożyć, odwziąć. Na pewno pistoletu teraz ani tych nie będę potrzebowała. Tylko teraz tak. Gdzie była bazuka? Bazuka, bazuka, bazuka. Gdzieś była na pewno. Zaraz. Odłóżmy na razie tutaj. Pistolet też, żeby wszystko ładnie było. Tego nie potrzebujemy. Zaraz, jak rozumiem. Jest, tylko że bez amunicji. Dobra, te chyba. To możemy zmienić. No, bo ja wiem. Zaraz zastanawiam się, które by tutaj ziółka dla Jill wziąć. W sumie na razie nie jest z nią aż tak źle, ale mamy jakieś podwójne, żeby jakoś... Mamy te. I w zasadzie jeszcze jedne. To w sumie nie wiem. Zaraz, shotguna chyba też teraz nie potrzebuję. Zaraz, coś się go odłoży. Jej, znowu mi się niefajny bałagan w tym miejscu porobił. Czyli tak, amunicji też nie potrzebuję. Tutaj. I teraz w sumie, dobra, to na pewno można by tak, a zobaczmy. Ten, aha, w sumie tą drugą roślinkę mogłabym chyba odłożyć w miarę spokojnie. No, powiedzmy. To, oj, nie to, chciałam, żeby Jill wzięła bazukę do rąk. Okej, i z tym chyba już możemy biec z powrotem na sam dół. Co oczywiście oznacza znowu uciekanie korytarzami z nieprzychylnie nastawionymi do nas zieloniakami. Jej, mogłam zabić wcześniej, ale że jak zwykle takie rzeczy... odkładam i jestem do nich niechętna, to potem cierpię. No ale dobra, już się do czegoś takiego przyzwyczaiłam i teraz taktyka ucieczki znowu. Poczekamy, aż on się jakoś nam tutaj pojawi.
siłą. Ha, ha, ha. Łapiskiem się nie dało mnie trapnąć. O, i znowu, ha, ha. No, to jest to. Wilpacze jest coraz lepsza w takim unikaniu, tylko żeby to właśnie jakoś może miało odzwierciedlenie częściej. Bo jednak wciąż mam wrażenie, że dostają o wiele za często. Zaraz, czy to tutaj była winda? Tak, chyba tak. Znowu do uciekania, tym razem przed pieskami. Chociaż w sumie pieski często jakoś specjalnie nie wykazują mną większego zainteresowania. No to rzecz jasna nie narzekam, ale tam... Oho, teraz jakoś drepczą o wiele szybciej. Więc może jednak się myliłam? A nie. Dobra, to może uda mi się tu przebiec. Biegnij, Jill, biegnij, biegnij. O, no elegancko. Tak, wiem, że to jest drabina. Naprawdę, Jill, nie musisz mnie informować o takich oczywistościach. No ale w sumie, jak czuję taką potrzebę, to kto jej zabroni? I wiecie co? Myślę, że tutaj to będzie odpowiedni moment na koniec odcinka, więc mam nadzieję, że ten wam się podobał. Trzymajcie się, cześć!